Witam ponownie, zagrajmy w Mega Man ZX. W dzisiejszym odcinku weźmiemy coś z Guardian HQ jeszcze. A weźmiemy mianowicie dwa chipy. Jeden jest od tego człowieka. Chyba. Tak. Znalazł chip, który pozwala nam stać na kruchych krawędziach i przez to nie będziemy jej łamać, tonąć. Chipy mamy w itemach B. Tak. Czyli to nie będzie tonąć. Oraz jest tutaj bodajże chip. W tych pomieszczeniach są ludzie, a przy ludziach są dyski. Tak jak w tym wypadku. I to są dyski właśnie o nich. Jednakże ten człowiek daje nam o wiele lepszy chip. Daje nam chip, który pozwala nam niszczyć pociski. Te takie kule, zwykłe pociski naszym mieczem. To działa tylko dla modelu ZX. Myślę, to będąc przy tym, wyekwipujmy i bądźmy gotowi. Tak, Eraser Chip. To przypomina Eraser Form z Mega Man Zero. No ale Mission Request. Musimy powstrzymać Slytherin, który jest w ruinach strefy M. Strefy M to są ruiny i oni chcą odkopać model W i go wykorzystać do swych niecnych celów. Dlatego trzeba ich powstrzymać. Destroy them. Tak, chyba to wytnę. Po co macie patrzeć, jak idę tam, gdzie mam iść? Pamiętacie to miejsce? To właśnie tutaj jest przejście do strefy M. Jest ono. Mam kawałek dalej. Jeszcze kawałek dalej. Tutaj. Nie mówcie mi, że zapomnieliście o tym miejscu. O, widzicie, tak działa Eraser Chip. A tak działa wybuchające coś. Ajajaj. Au. Mam nadzieję, że to sobie odbije. Strefa M1. I ta muzyka. Ta muzyka jest przepełniona epickością. Tadam! Model W jest blisko. Tak, a biometale otworzą nam drzwi. Tak, wiatr. Ventus, Eirus. Airus? Eirus? Glacius Passio. Flamma Vies. Gemwise. Tutaj dowiadujemy się, że model X jest modelem światła, a model Z jest modelem odwagi. Kapitan Planeta! Final key assembled.
I zostajemy bez biometali. Nie, zostajemy tylko zmienieni w podstawową formę ludzką. Tak, tutaj miniboss. Od razu na wstępie. Pamiętacie tego smoka i tego pseudosfinksa? Tutaj macie gryfią wersję. A taki ma bardzo podobne. Tak, próbuję w nas wlecieć, a ja nie umiem tego uniknąć. Próbuję w nas lecieć, może zrobić takie fale dźwiękowe, których nienawidzę. Bo często jest ciężko to ominąć. Albo po prostu jestem zły. Albo prócz tego ma jeszcze jeden atak. I mam nadzieję, że go zrobi. Do celów pokazowych. Tak. Z nieba będą takie ostrze, trzeba zniszczyć. Te ostrze, żeby potem nie spadły drugie ostrze. Ostrza dwoma rzędami. Takich ostrzy. I voilà. Tyle po pseudogryfie. Nie wiem, czemu nazywam go pseudogryfem. Przy okazji, tutaj na górze coś jest. Hoppa. Amunicja zawsze się przyda. Przy okazji, strefa M to są ruiny. I tutaj są spekulacje, nie wiem na ile to jest potwierdzone oficjalnie, ale są spekulacje, że to są ruiny Neo Arcadii z Mega Mana Zero. I to by miało sens. Powiem wam, że to naprawdę by miało sens. Przy okazji, tacy nowi przeciwnicy, oni są dosyć irytujący. Wow, mad skills. Są dosyć irytujący, bo znikają, pojawiają się. Są dosyć wytrzymali, a jeśli się pojawią za bodajże trzecim razem, to już ich nie można zniszczyć, tylko będą na was lecieć w trójkę? Takie trzy duszki się pojawią. No, tak czy siak można ich zniszczyć. Właśnie to dla celów pokazowych. Raz, dwa, trzy i za czwartym razem. I oni w nas lecą i to trzeba ominąć. Nie jest to ciężko ominąć, jednak... Jak ja sobie wezmę dysk. I sobie pójdę. Tak, to jest dobry pomysł. Nigdy w życiu nie miałem lepszego. W sumie to chcę życie. Przy okazji, będąc już przy takich teoriach i spekulacjach, to muszę wam powiedzieć, że sam tego nie czuję, ale ludzie mówią, że w tej muzyce słychać trochę X versus Zero z Mega Mana X5. Nie wiem, ja tego nie czuję. I taka duża apteczka zmarnowana po nic. No dobra, tutaj jest podchwytliwy guzik. Tutaj musimy w modelu F wyedytować Buster Shot, żeby go zdobyć. O. Tak, Buster Shot edytujemy naciskając guzik Select w tym menu. Jednak wy tego nie widzicie na dolnym ekranie, niestety. I raczej wam tego nie pokażę. Bo jestem leniwy i zły i w ogóle. Jej, napełniacze septanków i dysk. No ale chodźmy. Chodźmy do tego, co jest właściwymi ruinami. Tadam! I powiem wam, że to trochę wygląda jak Neo Arcadia. Przy okazji, te kable macki w tle machają do mnie. Tutaj możemy iść tutaj, ale... Możemy też iść tutaj. I to moim zdaniem o wiele bardziej się opłaca, bo tutaj nie dość, że są kryształy energii, które aż takie użyteczne nie są, powiedzmy sobie szczerze. Ale i takie weźmiemy. To tutaj jest tajemne przejście. Tutaj można człowiekiem skoczyć i i cóż. Wychodzimy z tej strony. Drugiej drogi wam nie pokażę, bo... Spikes.
A tak czy siak, po tamtej stronie, jak zejdziemy w dół, to tam nic tak naprawdę nie ma. Nie ma żadnych dysków, są tylko przeciwnicy i trudniej jest manewrować. A tutaj jest to, czego ja aż tak bardzo nie lubię. Tutaj mamy kolce, mamy podnoszącą się wodę i mamy przeciwników. Jednakże moglibyście pomyśleć, model L będzie tutaj idealny. Nie. Nie, modelem H lepiej tutaj na górze jest sobie przelecieć i wziąć ekstra życie. Model L dopiero tutaj będzie w miarę przydatny. I tu radzę szybko się przenieść. Ach. Na dole nic nie ma, tam są tylko kolce. Och, i najcięższy fragment tej strefy mamy z głowy. Myślałem, że na nagraniu pójdzie mi to o wiele gorzej. Bo tutaj już praktycznie nic nie ma. Muszę zapamiętać, że teraz pociski mogę niszczyć Z-Saberem. ZX Saber. Pyk. Dodaj tylko Panteoni. Ukryty dysk z danymi o bossie. Którym to bossem jest? Nie wiem, czy się domyślacie. Ale lubię tego bossa. No się lubię postać. Walka z bossem jest całkiem prosta, przynajmniej ta. O nie, serpent! Jesteśmy za późno, naprawdę. Model W. Tak jak mówiłem, fragment Ragnaroka. Ajajaj. O, Pandora! Tak, bossem tutaj jest Pandora. Pandora, o ile Prometeusz może być porównywany do takiego wojownika, to Pandora jest bardziej magiem? Jak mi to walnęło? Jestem słaby. Ale cóż, Prometeusz i Pandora będą całkowicie szczerym. Przepraszam. Przypominają mi Izaira i Madae z Icewind Dale'a. Naj. Walka z Pandorą jest prosta w miarę. Nie powinna sprawdzić nikomu zbyt wielkich trudności. Wiedział to, po czym musiał użyć Saptanka. Nie lubię tego ataku. Ten atak jest ciężki do uniknięcia. Tykuła. A, Pandora. Lubię Pandorę i bardzo lubię muzykę w walce z Prometeuszem i Pandorą. Jest świetna. Destiny of Destruction. Okej, Mavriki atakują strefę D. Serpent! A, tak. Serpent i jego Mavriki zaatakowały miasto. Świetnie. Ej, save point. Wyobrażacie sobie, jakim kokblokiem by tam było postawienie jakiegoś przeciwnika? I idziecie sobie, jej, jeden pasek życia, nie musiałem używać saptanków ani nic, jej! Nie! Puch, game over. A, ale cóż, mission complete. Teraz mamy Repel the Army. Ale to było na tyle w tym odcinku, Syli, zagrajmy w Mega Man ZX. W następnym odcinku poradzimy sobie z armią Mavericków, która atakuje z miasto. Więc do następnego razu, Mega Manii.